Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz równania reakcji chemicznych oznaczonych na schemacie cyframi od 1 do 6. Skorzystaj z szeregu aktywności metali ze strony 94. No i tu mam go wkleiłam. Dobra, no i będziemy zaczynać od pierwszej reakcji, bo to są numery tej reakcji, jakie mamy tutaj robić. Czyli BA. I ma nam to dać BaO. To znaczy, że musimy tutaj dać z tej strony coś, czego z tej strony nie ma. No to tu mamy tlen. No to tutaj też musimy dać tlen. Ale uwaga, tlen występuje w postaci cząsteczkowej, czyli tu musimy dać 2. I patrzymy, że tu mamy 2 tleny, tu jest 1 tlen, więc musimy przed to dać dużą dwójeczkę. Tym samym zwiększamy liczbę baru. Tu mamy bar, czyli też musimy dać dwójeczkę. Do tego dalej nie potrzebujemy tego. Ok. Druga reakcja. Mamy tlenek. Dodać coś tam. I mamy mieć. OK, teraz patrzymy sobie, że brakuje nam z tej strony całego PO4, tak? Czyli wkleimy tu sobie kwas. H3PO4. Bo sole składają się z metalu i reszty kwasowej. I teraz znów trzeba zauważyć, że my tutaj mamy niepodkreślony wodór i niepodkreślony tlen. To znaczy, że tu jeszcze będzie H2O. Ok. Zwracamy uwagę na to, że tutaj mamy dwie reszty kwasowe, tu mamy jedną resztę kwasową. Czyli tu sobie damy 2. Tym samym zwiększamy ilość naszego wodoru. 2 razy 3 to 6, więc tutaj też musimy dać współczynnik stechiometryczny 3 razy 2, 6. No i kolejną rzeczą, jaką musimy zauważyć, to jest to, że tu mamy 3 ba, a tu 1 bar. Czyli tutaj jeszcze musimy wcisnąć trójeczkę. Ok. No i teraz tutaj już potrzebowaliśmy tej tabeli. Widzimy, że tu mamy ba. Czyli metal bardziej aktywny od wodoru. Czyli ten nasz bar był w stanie nam wyrzucić wodór z tego kwasu. O to tylko chodziło. Więc tutaj każda reakcja nam zajdzie z tego względu, no, że bar jest bardziej aktywny od wodoru. I tyle. 3. Z ba zrobiło nam się Ba3PO4. No i znów, wpiszemy tu sobie kwas i co zauważamy? Sól składa się z metalu i reszty kwasowej, czyli mamy niepodkreślony wodór. Ale nie piszemy H3, tylko H2, utleniający się, ponieważ wodór występuje tylko i wyłącznie w postaci cząsteczkowej. Ok, zauważamy znów, że tu mamy dwie reszty kwasowe, bo zostało to wzięte w nawias. Tu nie mamy nawiasu, to mamy jedną resztę kwasową, dajemy 2. Tym samym zwiększamy wodór. 2 razy 3 to 6, czyli musimy dać 3 razy 2 to 6. Ok, tu jeszcze mamy Ba3, czyli tutaj dajemy 3. Ok, co my tu mamy dalej? Bo się pogubiłam. 4. Teraz 4. I ba plus co daje nam zasadę. Lub wodorotlenek. No to tutaj trzeba dodać coś, co ma i H i O, czyli H2O. Okej. Okay.
I teraz nigdy tutaj nie będziemy mieć dobrych współczynników stechiometrycznych, bo tu mamy dwa wodory, tu mamy dwa wodory, ale tu mamy dwa tleny. I tu mamy dwa tleny, jeden bar, jeden bar, prawda? Więc jak tu damy dwójkę, to tym samym zwiększymy i wodory, i tleny. Nie da się tego zrobić. Więc tu jeszcze nam będzie się uwalniał wodór. I teraz patrzymy na to. Mamy z tej strony cztery wodory, ale dwa tleny. Więc dajemy tutaj dwójkę. I mamy cztery wodory i dwa tleny. I teraz to nam pasuje. Piąte. Czekajcie, bo pomyliłam. Teraz patrzę sobie na zadanie, że to jest tak. Czyli piąta to jest to. Ba. O. No i znów mam nam powstać to samo. Czyli dajemy H2O. Bo ogólnie to są dwa sposoby otrzymywania zasad. To trzeba pamiętać, że tu dajemy wodę. A dlaczego? Bo jak podkreślimy sobie to, to tu mamy wolny tlen, prawda? Więc aż chciałoby się tutaj wpisać H2. Ale nie mamy takiego otrzymywania zasad, do którego do tlenku czy do metalu dodajemy tylko i wyłącznie wodór. Zawsze dodajemy wody. Ok. I teraz patrzymy sobie. Mamy ba, mamy dwa wodory i dwa tleny. Więc tutaj nie dodajemy już nic. Kiedyś moja uczennica powiedziała mi, jak sobie to zapamiętała. Powiem Wam to teraz, może też Wam to pomoże. Tu jest metal, czyli tu niczego nie ma, to tu musi być. Natomiast w tym drugim tutaj jest tlen, czyli jest coś, to tutaj nic nie będzie, bo to się tylko różni tymi rzeczami. Zobaczcie, tu jest woda, tu jest woda, tu jest zasada, dokładnie ta sama. I różni się to tym tlenem i tym wodorem. To jeszcze raz, tu nic nie ma, to tu będzie, a tu jest, to tu nie ma. Ok, i teraz mamy tutaj. Tak sobie to trochę odgrodzimy. Z zasady. No takim dziwnym sposobem. Aha, no bo znowu pokićkałam i źle zapisałam. I tego się tak zdziwiłam. Jakim prawem mogłoby to istnieć? Dobra. Usuwamy. Jedziemy jeszcze raz. Mamy ba. Oha. Dwa. Dodajemy coś i otrzymujemy ba 3 PO 4 dwa razy wzięte. Ok, to co my tu musimy dać? Tu mamy resztę kwasową, czyli jak się możemy domyślać, damy sobie kwas. Podkreślamy ba, ba, PO4, PO4. Zostaje nam niepodkreślone coś, co ma wodór, wodór i tlen, czyli będziemy dodawać wodę. Ok, no to zaczynamy. Musimy zwrócić uwagę na to, że tu mamy dwie reszty kwasowe, tu mamy jedną resztę kwasową, czyli tu damy dwójkę. Ok, ale nie dajemy teraz tutaj. Wodór zrobimy sobie na samym końcu, jak są tak skomplikowane współczynniki stechiometryczne. Zrobimy sobie teraz bar. Z tego względu, że on tutaj, zwiększając bar, zwiększamy wodór. Więc policzymy sobie, ile wodorów mamy z tej strony. Przypominam, że te duże liczby wymnażają się z tymi liczbami z indeksów. Czyli to jest 3 razy 2. Mamy 6 wodorów i 2 razy 3, 6 wodorów. Czyli mamy 12 wodorów. Zatem 2 razy co daje nam 12? Ano, szóstkę. Ok, i teraz na pewno wszystko nam się będzie zgadzać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.